Kaja Godek, kandydatka na europosła Konfederacji, napisała, że Lwów powinien wrócić do Polski. Napisała to do mera Lwowa, który z kolei atakował polskich przewoźników blokujących przejścia graniczne w proteście przeciwko umowie Unii Europejskiej z Ukrainą. Mowa ta faworyzuje ukraińskich przewoźników. Czy Putin zaciera ręce? A może powrót Lwowa do macierzy to polska racja stanu? O tym porozmawiamy już za chwilę. A dziś także o zaprzysiężeniu nowego pisowskiego pseudorządu. Odbędzie się ono o 16:30. Ciekawe, że pisowscy ministrowie, ci byli znani, nie chcą być twarzami tej farsy i dzisiaj poznamy głównie nowe nazwiska. Na koniec porozmawiamy także o najnowszym dziele Ridleya Scotta, czyli o filmie Napoleon. Byliśmy w kinie i podzielimy się z wami naszymi odczuciami. Warto iść, czy nie warto tracić czasu? O tym już za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chycki. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym tygodniu. Ze mną pastor Paweł Chojecki. Witam. W nowym tygodniu, jak ładnie to powiedziałeś. Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie. Ostatni tydzień listopada. Przy tej okazji przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, bo zbieramy zawsze 1000 osób. 1000 osób, które wspiera telewizję Idź Pod Prąd. No, prawie na dzisiaj jest zawsze. Prawie zawsze 650, także jeszcze trochę brakuje, no ale mamy czas, staje się, do czwartku. No ale przechodzimy szybko do naszego przeglądu wiadomości. Kaja Godek napisała: Lwów powinien wrócić do Polski. Dostaliście go od ZSRR całkowicie bezpodstawnie. Tak tylko przypominam, odpowiada merowi Lwowa, który tam bardzo z kolei atakował Polaków. Tam cały wasz gigantyczny wkład w zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie niweluje się przez grupę marginalistów, którzy blokują dostawy towarów humanitarnych, co jest nieprawdą dla kraju, który jest już drugi rok broni swojej niepodległości, bezpieczeństwa Europy. Powrót Lwowa do Polski, do macierzy, to jest polska racja stanu, czy to już jest w tym momencie tylko sianie rosyjskiej propagandy? No, czekałem na ten głos, wręcz nawet uważam, że bardzo długo się powstrzymały te środowiska kolportujące w Polsce rosyjską narrację, próbujące skłócić Polaków i Ukraińców, że tak długo nie podnoszą tego tematu. No, ale w końcu ktoś pękł i pani Kaja Godek, wspierana przez Konfederację. Ciekawe, że to nie Braun, ale Kaja Godek, ona ruszyła pierwsza po nagrodę. No niestety, tak jak kiedyś Targowica, tak i dzisiaj możemy taką nagrodę jej przyznać. Kiedyś Targowicy, dzisiaj Kai Godek i jej środowiska z Konfederacji. Także tyle. Czekałem, że ktoś się wysypie. Zobaczcie, jak oni się z Braunem wymienili. Braun powinien powiedzieć to, co Kaja Godek, ze względu na jego bezpośrednie powiązania i jego otoczenia również, a on zaczął mówić o Oświęcimiu i o in vitro, a pani Kaja Godek, która normalnie zajmowała się sprawami kobiet, aborcji, ochrony życia i tak dalej, nagle wzięła się za politykę zagraniczną. Dziś zaprzysiężenie tego nowego, nazywamy to pseudorządem pisowskiego, ma być o 16:30 u prezydenta. Potem będzie miał Mateusz Morawiecki jeszcze czas, 2 tygodnie, może się teraz namyślać nad swoim exposé. Podobno ministrowie, ci starzy, nie bardzo tam chcą występować. Giuseppe ma czas. Wiesz na co? Na jazdy na nartach? Nie. Na struganie wariata. No, może i ma. Myślisz, że ten rząd, znaczy inaczej zapytam, ten rząd ma jakąś rację bytu, będziemy czekać znowu 2 tygodnie, może będzie, a inne z kolei są głosy, żeby od razu dzisiaj wotum nieufności. Jak ty widzisz ten scenariusz? Zdaje się, że, bo to pan Miller taką koncepcję, żeby dzisiaj go od razu odwołać, znaczy w sensie to konstruktywne wotum nieufności i od razu wprowadzić. Dlatego konstruktywne.
wspólne. Tuska. Tak, tak, że od razu ze wskazaniem na premiera dzisiaj to przegłosować i za parę dni szybciej, gdzieś tam na początku grudnia mógłby być rząd. Z tego, co wypowiadają się eksperci, ta droga jest niemożliwa. Jeśli chodzi o tę straczeńcą misję, no to Morawiecki się kompromituje. No, Duda też się kompromituje, Polacy też już to w sondażach pokazują. To nic dziwnego, myśmy o tym mówili, ja nagrałem od razu po tym jego orędziu, hańba Dudo i tak dalej. Ale no, Duda już tu nie może kolejnej kadencji, może myśleć o jakichś tam gdzieś może międzynarodowej karierze, ale w tym momencie no, to już musi o tym zapomnieć. No a Morawiecki widzę, że idzie na misję straczeńcą. Wedle standardów demokratycznych jego misja jest śmieszna i bez szans, ale no, tu trzeba ciągle mieć z tyłu głowy, że jeszcze służby, czy rosyjskie, czy związane z nowymi mocodawcami, one cały czas mogą próbować w sposób niedemokratyczny zamieszać w tym naszym polskim piekiełku, jak to się niekiedy mówi, i wtedy sytuacja się zmienia. No, widać, że on, tak jak mówisz, misja beznadziejna, ale on tam się odgryza, bardzo mocno zapewnia, że tu rząd ekspertów. No, mi się przypomniał, to często jest taki kawał, jak tam, wiecie, skacze człowiek z wieżowca, no i spada i mówi so far, so good. Także tak mniej więcej ta jego misja idzie, znaczy się tak wygląda. No tu jeszcze ciekawostka, bo wszyscy zbojkotowali to pójście do stolika z Morawieckim i z PiS-em, za wyjątkiem Konfederacji. Ona się wygrażała, że wywróci stolik. Ale za ciężki był. Nie mieli siły, wiesz, podnieść. Nie. Także... No Bosak nie wygląda na jakiegoś Brown, atletę. Tam był jeszcze Brown, jakiś chyba ten... I Brown też, nie dał rady? Też nie, oni we trzech próbowali. I nic. To ten stolik może był normalnie przyślubowany. No to kawał stołu, no to nie jest, jak tam pokażemy zdjęcie, to nie był byle jaki stół. A mogliby se głośnik pożyczyć od szefa policji i wtedy może by ten stół jednak ruszyć. Może. Razem ze stropem. Zobacz, to nie jest taki mały stolik. No nie. Za cienka jest Konfederacja, żeby wywrócić stolik, ale chętnie przy nim siada. Szczególnie jak jest jakaś albo obietnica fruktów, jak to wcześniej bywało, albo zrobienia trochę famu. Także no, jak gdyby u rozsądnych ludzi, no to oni punktów tym ruchem nie zdobyli. Na koniec lżejszy temat. Napoleon. Byliśmy w kinie w poniedziałek. Powiedz krótko, będziemy potem jeszcze szerzej o tym rozmawiać. Co było fajnego, no i co niefajnego w tym filmie według ciebie? No krótko to już tam powiedziałem w programie tym porannym, sobotnim, tuż po premierze. Ale i ty pewnie miałbyś sporo to do powiedzenia. Później, ale tak krótko. Polecasz, nie polecasz? No, szkoda czasu, mówiąc szczerze. No, można poczekać, jak kiedyś tam będzie wersja już tam w kinie domowym, można będzie sobie zobaczyć, jak ktoś chce. Ale żeby iść na to do kina, no to ty powiedziałeś, że tak się dawno nie wynudziłeś w kinie. Ja, no to tam jeszcze takie te filmy historyczne, wiecie, no tam jakieś stroje, kostiumy, no epoka, coś się dzieje, no to jakoś tam to przetrwałem, chociaż było to nudne doświadczenie, trzeba to powiedzieć. I Ridley Scott, no wielki reżyser, ale ten film mu się kompletnie nie udał. Nawet tak chwalona w takich tych przedpremierowych jakichś opiniach bitwa pod Austerlitz, no to jak jakiś żwirek i muchomorek normalnie dla mnie to no, było. Tak jakśmy mówili, film powinien się nazywać Józefina, a nie Napoleon. Ja myślałem osobiście, że to tylko w Polsce można tak zepsuć dobry temat. Masz na myśli Korona Królów? No nie, mówię ogólnie o XXI-wiecznej, powiedzmy tak, polskiej kinematografii, gdzieś tam właśnie takich duże produkcje, nie wiem, 1920, Bitwa Warszawska, czy Legiony. Tak, to. Nie, takie Legiony to jeszcze bym bronił. Nie. No, a ja jednak, bronię. Legiony to jeszcze jest ten będę. Sam poziom. Także myślałem, że to tylko w Polsce tak można psuć filmy. Okazuje się, że na Zachodzie też umieją. Także no, strata czasu, jeszcze więcej o tym porozmawiamy za chwilę. Teraz zapraszam najważniejsza was na... myśl, to twoja zresztą, ale no ja też o tym rozmyślałem. Kim jest Napoleon według tego filmu? Przecież to był człowiek przewyższający epokę.
To był człowiek, który zaczął budować społeczeństwo obywatelskie tu na kontynencie europejskim. Kodeks Napoleona i tak dalej. W ogóle nie ma śladu praktycznie tego wątku. Tylko, czy on będzie miał syna, Józefina, czy nie będzie. Z tyłu, czy z przodu i tyle. No i no, kompletna... No. Wszyscy, którzy tam, wiecie, z epoką napoleońską jakoś są związani emocjonalnie, wielu Polaków, przecież to każdy, nadzieja, kto się gdzieś tam historią interesuje, no to zawsze gdzieś to będzie mocno zdegustowany. No chłopaki z 33. pułku, widzieliście zdjęcia, no to oni przynajmniej tu z Lublina, grupa rekonstrukcyjna. Myślałem, że powiesz, że im się podobało. Nie, nie, że kino Bajka zaprosiło właśnie tu dwóch rekonstruktorów i widzicie, pokazują nawet strzelanie. Czy jeden strzelał, drugiemu się nie udawało. No ale to też był w sumie widzieliśmy realia napoleońskie, bo było dosyć wilgotnie. Była wilgotno, to nie zawsze spaliło na panewce. Stąd właśnie jest ten idiom. Zapraszamy teraz na pełną wersję dzisiejszego programu. Wracamy do pani Kai Godek. Ona, no, słynęła, tak jak mówiłeś, w sprawach tych aborcyjnych, zasłynęła, kandydowała też z Konfederacji. Wyskoczyła teraz z tym Lwowem. Wcześniej, tak jak mówiłem, ten mer Lwowa bardzo tam się wygrażał, że tu naszym polskim przyjacielom należało powrócić do rzeczywistości. Tak nie za bardzo, próbował coś po polsku, ale słabo to wyszło. Wcześniej mówi, że ten cały gigantyczny wkład niweluje się przez grupę marginalistów. No, możemy powiedzieć też kontekst. Chodzi o protest na granicy. Protestują polscy przewoźnicy, bardzo spowalniając tranzyt, no bo teraz tam czytałem, stoi korek 30 km, przez dwa powiaty stoją tiry. Chodzi o to, że Unia Europejska podpisała z Ukrainą umowę na początku wojny, gdzie te firmy ukraińskie mogły wjeżdżać i przewozić towary bez tam żadnych ograniczeń, bez tych licencji i tak dalej. No i to jest już teraz przedłużane, ma być, podobno było do 2025 roku, wcześniej było do czerwca 2023, czyli już się to skończyło. Przedłużyli o kolejny rok. Naszym przewoźnikom to się nie podoba, no bo konkurencja jest wtedy nieuczciwa, no bo polscy przewoźnicy, a wiemy, że Polacy przecież stoją teraz tirami, tak można powiedzieć, w Europie. Jesteśmy chyba największą nacją przewoźników i firm. Byliśmy, to przypominam, że Francja pierwsza ruszyła do walki. Tak, Niemcy też, z polskimi także, kierowcami. No i polscy przewoźnicy muszą te wszystkie normy spełniać. Też przez tą wojnę też jest gorzej, no bo wcześniej duży tranzyt polskich tirów szedł na Rosję, na Ukrainę, na Białoruś. No i teraz jeszcze ci Ukraińcy, także ten protest trwa nie bardzo. PiS umywa ręce, nie bardzo tam coś ma. Mówią, że tak Suski tak powiedział, że oni realizują, no wiadomo, tam powiedział, że realizują wolę Putina, no i nie powinni protestować, bo wszystko jest załatwione. No tam redaktor mówi, że no, jak skoro protestują, to chyba nie wszystko, no on mówi, że to on nie wie. No, Unia Europejska, tam ta rada ma się zebrać chyba 4 grudnia jeszcze raz w sprawie tej umowy. Nasz rząd za bardzo na razie nic w tej sprawie też nie robi. No i wyskakuje tutaj pani Kaja Godek z tym Lwowem. Pamiętamy w 14 roku, jak Rosja pierwszy raz zaatakowała Ukrainę. No to wtedy minister Sikorski mówił, że Donald Tusk dostał od Putina ofertę rozbioru Ukrainy, że Putin mówił, że Lwów to jest polskie miasto, że Ukraina to jest sztuczne państwo. Już wtedy właśnie grali na tej nutce Lwowa. Pamiętamy wielu wtedy polskich takich nacjonalistów, czy tak zwanych patriotów. No mówią, no dobra, to teraz jest dobry czas, bierzmy ten Lwów. No i teraz widać, wracamy do tego samego tematu. Myślisz, że to jest jakiś taki głos tylko pojedyncze wrzutki, czy to jest jakaś większa akcja, która ma na celu, nie wiem, większy konflikt teraz o Lwów będzie w Polsce, będzie większa dyskusja?
nie myślę, że tego typu wypowiedzi są przypadkowe czy emocjonalne. Myślę, że jeśli pytasz, to chodzi o grubszą aferę i jest to część większej akcji. Przypominam, że taki bardzo bliski doradca Putina, Dudgin, syn generała GRU, on stworzył taką koncepcję i geopolityczną, taką, że trzeba zniszczyć to przywództwo Stanów Zjednoczonych i zrobić taki świat składający się z wielu centrów decyzyjnych, czy nie, tam jedno supermocarstwo, tylko kilka mocarstw. Oczywiście Rosja by była jednym z tych mocarstw, miało być ich tam chyba 6 w całym świecie, nie? Tak tam Rosjanie rozdzielili karty. A jeśli chodzi o politykę w Unii Europejskiej, czy ogólnie w świecie zachodnim, Dugin stwierdził, że musimy przejąć, mówię to z pozycji Putina, musimy przejąć wszystkie ruchy radykalne, zarówno lewicowe, jak i skrajnie prawicowe, czy skrajnie katolickie. Nie? To, jak pytałeś o szerszy kontekst, to to trzeba wziąć pod uwagę, że za pomocą różnych nieformalnych, formalnych, agenturalnych, nieagenturalnych wpływów Rosja przejęła kontrolę nad większością środowisk prawicowych i lewicowych skrajnie w Polsce. Dobrze to widać na przykład w Polsce, no bo wiemy, ten, na przykład ten PiS jest, ma te związki z Rosją duże, tak to powiedzmy, z prorosyjskimi politykami też, o tymśmy wielokrotnie mówili. No i zobacz, kto ten PiS tak po cichu wspiera. Tu mówiliśmy już Konfederacja, że przyszli wywracać stolik, ale był za ciężki. No, a z drugiej to strony... stwierdzili, że się dosiądą. Tak, a z drugiej strony partia Razem już raz PiS-owi władzę podała na tacy w 2015 roku. Dzieląc lewicę, nie wchodząc do Sejmu, wtedy SLD też nie weszło. PiS zdobył tam, nie wiem, 33 czy 34%, no i miał bezwzględną większość. Teraz zdobył więcej i jej nie ma, no bo wszystkie partie do Sejmu weszły. No i teraz znowu Razem twierdzi, że skoro ten nowy Sejm nie będzie realizował wszystkich postulatów, to oni do Sejmu nie wejdą. Co prawda tam do rządu nie wejdą, będą popierać ten rząd, ale nie będą uczestniczyć w tym rządzie. Znowu są tacy troszeczkę propisowcy, gdyby, może tak delikatnie, tak? Tak, tu bym akurat aż takiej symetrii nie robił, bo myślę, że powiązania pani Kai Godek czy towarzysza Brauna są dużo wyraźniejsze. Ostatnio mówiliśmy o powiązaniach Brauna, że jego współpracownicy, no to już bezpośrednio w Moskwie współpracowali i realizowali... No latali jakieś, za rosyjskie pieniądze. No właśnie mówię, no, że współpracowali, brali za to pieniądze. To już dziennikarze o tym pisali, o pani Godek i tam jakichś interesach. No, sam Braun się z tym Swirdowem, tak? Tak, ale też część polityków bywał. Obecnej Konfederacji też z Duginem, znaczy dokładnie z wysłannikiem Dugina na Polskę też się fotografowali. No tutaj mamy to zdjęcie właśnie. To jeszcze inne, to jeszcze ci towarzysze bardziej z tej odnogi Ruchu Narodowego. Winicki, no, tak? Tamci się z duginowcami bardzo mocno bratali. Tutaj dziennikarze szperali też w różnych interesach, czy męża pani Godek, czy jej samej, i też tam jakieś się pojawiały w artykułach tropy rosyjskie, to można sobie znaleźć w internecie. Nie będziemy o tym długo rozmawiać, tylko pokazuje, że Rosja przygotowała sobie życzliwość środowisk skrajnie katolickich, skrajnie prawicowych, skrajnie nacjonalistycznych, ale także z drugiej strony radykalnie lewackich, jakichś takich zielonych. Przecież to też była akcja w Niemczech, że okazało się, że środowiska części ekologów są finansowane przez Putina. A teraz słyszałem, że niemieccy właśnie ci ekolodzy teraz będą chyba naftoport czy gazoport, będą tam coś krócić. No, coś tam im znowu nie pasuje w Polsce. Jak już tam trzeba osłabić, czyli można osłabić Rosję, to oni zaraz Putinowi pomogą. To można. Okay, no to ale czekaj, bo tylko pokazuje, że tu ten kontekst nie jest przypadkowy, że to akurat pani Godek czy Grzegorz Braun teraz dolewają oliwy do ognia i próbują zdestabilizować Polskę. Jeśli chodzi o samą kwestię ukraińską, no to też takie dwa bardzo wyraźne, można powiedzieć, fakty. Po pierwsze, wojna się przedłuża ponad miarę.
nie? Że tu już większość Europy Zachodniej to już ma dość. Także Polacy, warto porównać pierwsze miesiące po agresji Putina, no to tu była gotowość wszystkiego, pełnej pomocy, czego Ukraina chciała, to wszystko mogła wtedy dostać i dostawała, zarówno tu w Polsce, jeśli chodzi o uchodźców, jak teraz i... Teraz już tak nie jest. No to ale ma to też wpływ na to zachowanie Ukrainy, tego ale rządu, zachowuje się mocno niewdzięcznie często. Chciałem o tym powiedzieć, że po pierwsze jest zmęczenie wojną, nie? To już drugi będzie rok. Dwa lata zaraz. Tak, także to, że się pojawią takie tendencje, że ludzie już mają dość, że już chcieliby normalnie żyć, już też i bida im zagląda, mówię, Polakom w oczy, a tu trzeba pomagać Ukrainie, że te tendencje się pojawią. To było oczywiste i my mówiliśmy rok temu, czy więcej nawet, po tych pierwszych miesiącach mówiliśmy, że emocje za parę tygodni opadną, a my musimy pomagać Ukrainie z różnych względów, i historycznych, i strategicznych, i tak dalej, i tak dalej. I też z bardzo takich osobistych, że to przecież jest nasze bezpieczeństwo, trzymanie Putina jak najdalej od Polski. Do tego nałożyła się polityka PiS-u celowa w kampanii wyborczej. Przecież to celowo rozpętali Duda i inni wojnę z Ukrainą. Oczywiście Ukraina nie pozostawała dłużna. Przecież to są tak nabrzmiałe stosunki, tak emocjonalne, można powiedzieć, podejście obu stron. Ale nie okazywali żadnej wdzięczności. No ja wiem, ale chodzi mi o to, że tu doprowadzić do konfliktu, to jest o tak, nie? Wiecie, jakbyśmy się mieli z Czechami pokłócić, no to trudniej by było, nie? Bo też była wojna o ten Turów, no nie? Była, ale kto się tym przejął, wiecie, ani z tej strony, ani tego. Oczywiście, że agentura Putina próbuje. Ma takich zaszłości, właśnie, nie? No, właśnie, ale o tym mówię, nie? Widać, że też Ukraińcy, oni nie stawiają na Polskę. Ale jeżeli jest trzecia. Jakiś, powiedzmy, Niemcy tam się uśmiechną, tak, to oni wybierają Niemcy, nie? Tutaj jest interes. A dziwisz im się? No nie dziwię się, ale to w takim razie widzę, że te wszystkie teksty tam, wiesz, o jakiejś Jagiellonii i tak dalej, to w obecnej szansach, w obecnym układzie politycznym, tak trzeba powiedzieć, nie ma na to szans. My będziemy, powiedzmy, sojusznikami, nie? Oczywiście, ale będziemy konkurentami. Że PiS zmarnowało dziejową szansę pomiędzy Polską i Ukrainą. To mówiliśmy, nie wiem, pół roku temu. Przecież na naszym zjeździe był minister Ardanowski z PiS-u. I ja bym jeszcze dodał i też ukraiński rząd, nie? PiS-u bym tego nie zostawiał tak samo. No dobrze, nie? Ale czy ja będę wybierał prezydenta Ukrainy? No nie, to nie jest argument. Jeżeli krytykujemy, no to mówimy i o jednych, i o drugich. Ale ja mówię o tym, co nasze władze mogły zrobić i co już się nie odbędzie, nie? Bo nasze władze są odpowiedzialne. To spięcie polsko-ukraińskie z ostatnich miesięcy... Ja bym powiedział, że do tanga to trzeba dwojga. No to ja wiem, ale pozwól, że pociągnę ten wątek, bo chyba się zgodzisz, że zaognienie stosunków z Ukrainą, to te kłótnia Zełenski-Duda, był na użytek kampanii wyborczej pisowskiej. Żeby odciągnąć część elektoratu od ruskiego stronnictwa do PiS-u. Ja bym powiedział, że podgrzewanie tego tematu, bo konflikt pewnie tak czy siak by był, nie? No, to przecież ja o tym, jeśli chodzi o to zboże. To teraz się spieramy o słowa. Ale wracając może... Czekaj, bo to jest drugi aspekt, czyli pierwszy, zmęczenie wojną. Drugi, PiS od pół roku celowo rozpoczyna wojnę dyplomatyczną polsko-ukraińską, żeby wygrać wybory. Przegrał, ale, że tak powiem, to co zrobił, zdewastował polską opinię publiczną, no to zdewastował, nie? I teraz trzeci konflikt na to się nakłada, ten realny, o którym mówiłeś, czyli sprawa kierowców. To jest realny konflikt, którego PiS nie załatwiło. Wcześniej był na przykład realny, widać, no to od tego nie uciekniemy, jesteśmy sąsiednimi państwami i będziemy mieli dużo interesów sprzecznych, nie? Wcześniej wspólnych była sprawa i sprzecznych, rolników, jak to z sąsiadami, no. Rolników, teraz jest sprawa przewoźników, nie? No i widać, że polski rząd nie potrafi, chociaż ma silną pozycję negocjacyjną, albo nie chce. Myślę, że nie chce. Zagwarantować polskiej stronie od przepisów, które by chroniły polskich, czy rolników, czy przewoźników, nie? Bo zobacz, że w rzeczywistości... Sprawa na przykład, jeszcze ci przerwę, tych przecież firm polskich, które
kolportowały to zboże ukraińskie, to techniczne, nie? To mówisz o pisowskich firmach. No czy to, polskich pisowskich, miały zostać ujawnione już pół one tam temu. Polskie, no pisowskie, no. Zostały, nie? No, także, no i wiadomo dlaczego. Jak myślisz, czy to się w ogóle rozwiąże? Bo tutaj opozycja, no mówi, że trzeba sprawdzić, tutaj pan Kowal na przykład wypowiadał się, że no trzeba tą sprawę przejrzeć, polityka od obecnego rządu jest skandaliczna, no ale tak nie wypowiadał się konkretnie, czy tutaj kto tam ma rację i jak to będzie. Myślisz, że ta obecna władza będzie miała jakieś większe przełożenie na Brukselę, żeby polskich, żeby interesy polskich przewoźników, czy tam przedsiębiorców, nieważne, rolników lepiej reprezentować? Nie, no to jest oczywiste, że oni mają lepsze dojścia w Brukseli. Chociaż Tusk ostatnio mówił, że Morawiecki się nieźle płaszczył tam w Brukseli przed każdym, kto jakąś miał władzę i że on ma nawet na to dowody, no ale to poczekajmy. Powiedział, że skandaliczne to są, nie? Czy jakieś tam? Tak, tak. Jakieś, ja bym jeszcze wrócił do tych celowych zaniedbań PiS-u, bo one myślę, że tu są kluczowe. Że zobaczcie, sam powiedziałeś we wstępie, że PiS nie zrobiło nic, żeby naprawić tę sytuację. Nie? Że oni tak czekają, myślą, że Polacy... No, budzą się, zmarzną. Nie, nie. Bardziej tu chodzi o kwestię, że to na Tuska już będą przerzucać. No to, no tak, bo przecież pamiętasz, że przez całą kampanię wyborczą kto był winien niepowodzeń rządu pisowskiego Tusk. Przez 8 lat? Tusk! No i teraz będzie znowu. I teraz, no widzisz. Okej, no. Ale wracając jeszcze, bo zmienimy troszkę temat, bo tutaj... Wracając do pani Kai Godek, Lwów, porozmawiajmy trochę o tych ludziach, którzy no, wiedzą, znają historię, wiedzą, że Lwów to było zawsze polskie miasto, nigdy nie było ukraińskie, podobnie na przykład Wilno. Czy my, to pytanie tytułowe, czy to jest polska racja stanu, czy Polska powinna gdzieś tam, teraz to się zgadzamy, nie, no bo teraz trwa wojna, ale gdzieś tam w jakiejś przyszłości, czy sprawa w ogóle Lwowa, powrotu Lwowa do Polski powinna stać na agendzie polsko-ukraińskiej, czy to jest temat zamknięty, nie ma sensu już teraz zmieniać tego, co zostało gdzieś tam te, ile już 70 lat temu ustalone? To jest pytanie, no nie trochę więcej, to jest pytanie troszeczkę z gruntu, czy chciałbyś żyć w XVI wieku? Nie. W Polsce XVI wieku. Nie? No, są dobre i złe tego strony. Myślę, że trzeba być w tym obszarze realistą i pamiętać, że pewnych procesów historycznych nie da się odwrócić. Pewne zaszły i już, no, popełniliśmy jakieś błędy, popełnili błędy Polacy, popełnili Ukraińcy. Przecież przypominamy, że kiedy powstanie Chmielnickiego wybuchło, no to oni najpierw pomoc Tatarów oczywiście, nie? Przeciwko wielkiej, potężnej Rzeczpospolitej, przeciwko Lachom, jak to oni mówili, wzięli na pomoc Tatarów, a potem kogo wzięli? Rosję. No potem to... nawet Tatarzy byli bardziej wierni, oni długo później z Polakom Tatarzy, byli... Tatarzy przeszli na stronę polską. Bardzo długo byli. I wiedzieli, dopiero że... tam się musiał zmienić ten Han chyba. Że tu jest interes z Polską, żeby oni tam w ogóle przetrwali, bo Polska do Krymu nic nie ma. A Rosja ma, Kozacy mają, Turcja też ma i tak dalej, i tak dalej. Także Tatarzy tam poszli po rozum do głowy, ale to już inna historia. Praktycznie powstanie Chmielnickiego, czyli rozpad Rzeczpospolitej, można tak powiedzieć, to oznaczał dla Ukrainy wejście pod bat rosyjski. Przecież on, to caryca wzięła ich za pysk po powstaniach Chmielnickiego. No, ale to nie cofajmy się może 400 lat do tyłu, nie? Tylko teraz. No. Powinniśmy o ten Lwów się ale upominać, no pytasz, już nie ma sensu. Pytasz, myśmy wtedy się rozegrało stracenie szansy. No nie, no Lwów jeszcze był przed wojną Polski, nie? Ja wiem, ale no to już tylko na kilkanaście lat przypominam. Wracając do tego kluczowego pytania, dzisiaj mamy już całkowicie inną sytuację demograficzną. Tam już nie już ma Polaków. Polaków prawie, prawie nie ma. Oczywiście są Polacy, są ludzie, którzy jeszcze językiem polskim się posługują. Przecież było dużo mieszanych polsko-ukraińskich małżeństw. To jest kilka procent pewnie. I tak dalej, i tak dalej. Trzeba to jasno powiedzieć, że te różne historyczne zmiany doprowadziły do tego, że Polaków tam prawie, że nie ma. Nie? Podobnie troszeczkę może więcej jest na Litwie, ale też te procesy jakiegoś wynaradawiania się Polaków, czy wyjeżdżania do Polski, czy no, asymilowania się, czy z Litwą, czy z Ukrainą. Podobny proces mamy też w niewielkim stopniu na Śląsku Cieszyńskim, na tak zwanym Zaolziu. Przecież to jest oczywista oczywistość. No i teraz możemy albo rozpocząć wojnę ze wszystkimi i
to może dolać tylko ileś tam litrów do tej krwi przelanej o ustalenie tych granic, albo możemy zaakceptować fakt tych granic, jakie one teraz są, i próbować żyć w sposób dobrosąsiedzki z naszymi sąsiadami, Litwinami, Ukraińcami i Czechami, nie? Czy Słowakami też, bo tam też konflikt graniczny w okolicach Tatr też był. Nie? No właśnie, ja też tak sobie odpowiadam, że no, co z tego nawet jakby ten Lwów do Polski wrócił, nie? No tam już żyją Ukraińcy, nie Polacy, to byłby wielki problem, jak wiesz, ci sami ludzie strasznie płaczą, że ci Ukraińcy do Polski wjechali i często jest problem. No a tak jakbyśmy przecież ten Lwów odziedziczyli, no to mielibyśmy jeszcze więcej tych Ukraińców w Polsce, tam jakiegoś wielkiego ani przemysłu, ani nic nie ma, także jest sprawa rzeczywiście już jest raczej bezsensowna. Powiedziałeś coś o dolewaniu tej oliwy do ognia, może troszeczkę o tym powiemy, powiedzmy, no bo konflikt jest, na początku był rolniczy, ja jeszcze, jeśli byśmy chcieli w pewnym sensie, można powiedzieć, odzyskać Lwów czy Wilno, mówię w takim sensie, żeby kiedy tam jedziemy, żebyśmy mogli spotkać się z uśmiechem ludzi, którzy tam dzisiaj mieszkają, czy to Litwinów, czy Ukraińców, to jest budowanie właśnie dobrosąsiedzkich relacji. I w tym sensie braterstwo z Ukrainą mogłoby doprowadzić do tego, że tu z Lublina moglibyśmy jechać do Lwowa tak jak do Krakowa i byśmy się tam dobrze czuli. I zresztą tak było. W czasie wojny tak było. Przecież tu od nas nasi koledzy z redakcji jeździli często do Lwowa, jeszcze będą pewnie jeździć i bardzo dobrze się tam czuli. Bardzo przyjazne gesty w stosunku do Polaków w tej zachodniej Ukrainie, nie? Która była najbardziej antypolska, jeśli chodzi o całość Ukrainy. Wschodnia Ukraina tam w ogóle nic do Polski nie miała praktycznie, nie? Także w ten sposób mogliśmy doprowadzić do tego, żeby czy Ukrainiec w Lublinie, czy Polak we Lwowie czuł się tak samo dobrze. Mogliśmy do tego doprowadzić. Ale teraz do głosu dochodzi, jak widzimy, ruska agentura, która znowu wykorzystując to zmęczenie wojną, tą głupią politykę PiSu i też taką bezradność niby, jeśli chodzi o interesy Polaków, znowu doprowadzi do zniszczenia tego dorobku, który dał nam Bóg, kiedy mogliśmy otworzyć serca, otworzyć domy i pomóc Ukrainie we zmaganiu z najeźdźcą sowieckim. Ja też bym powiedział, sowieckim, że tu Rosjanie też wykorzystują też idiotów po drugiej stronie, no bo ten przecież ten cały mer, który wyskakuje tu, że Polska będzie, że w tym momencie niszczy jakiś nasz ten dorobek pomocy Ukrainie, gdzie tam wcześniej się fotografuje na przykład pod pomnikiem Bandery, no to oni jakby sami się proszą o ten konflikt, znaczy, słuchaj, w tym momencie. Czy chcesz mi powiedzieć, znaczy to chyba jest oczywiste, że takich braunów w gotków po stronie ukraińskiej będzie razy 10. No. Bo przecież oczywiście, oni dłużej byli pod okupacyjną. Porozmawiajmy, dlaczego strefą. Powiedziałeś o Braunie, bo tutaj zacząłem ten temat. Można by ten, i pewnie tak w końcu będzie, ten konflikt rozwiązać technicznie, tak? Siąść, porozmawiać, dobra, tutaj co możemy, co nie możemy. Tak samo i w końcu się zresztą stało trzeba, z rolnikami. Trzeba jeszcze a tutaj jasno... Kaja Godek jakby podbija stawkę. Ależ oczywiście. Chodzi Lwów. Tak samo na przykład kwestia była in vitro, nie? Tej debaty w zeszłym tygodniu. Ten Oświęcim rzucił. Braun wyskoczył z Oświęcimiem. Zobaczmy, jak o rampie oświęcińskiej tak niby mówi, że to nieco prawda, no ale temat się pojawia. Chciałbym wiedzieć, jakie są statystyki. Ile przeselekcjonowanych wstępnie zarodków idzie do zlewu w kanał, a ile zostaje po selekcji, powtarzam, nie na rampie oświęcińskiej, ale na szkiełku laboratoryjnym, ile zostaje w termosach, w baniakach. No ta pani wicemarszałek musiała za niego przepraszać. Jedna i drugie, zresztą to jest to samo środowisko, mówiliśmy, Kaja Godek, no tak, Braun, Konfederacja. Są dwie używają tej samej kopiejki. Bardzo mocnych haseł. Po co? To nijak przecież oczywiste. Nie służy rozwiązaniu tej sprawy, tak? No bo to, oczywiście. Się, to jest tylko zaperzanie. Przecież... Lwów nasz, Oświęcim zły na przykład, nie? Ukraińcy źli będzie, nie? Znaczy to, że Oświęcim zły to jest oczywiste, no tak, ale in vitro to Oświęcim. Tak, in vitro to Oświęcim, oczywiście. In vitro to Holokaust, in vitro to Auschwitz. To są zdania ruskiej agentury, to są zdania demagogiczne. One tu przecież, Braun nie wychodzi na tę sejmową mównicę, żeby coś mądrego powiedzieć. On wychodzi, żeby dolać oliwy do ognia. To jest jego cel, nie? On tam siedzi i myśli, jak skłócać Polaków. To jest jego zadanie.
zadanie. On wykorzystuje całą swoją inteligencję, aparat i tak dalej, jak skłócać Polaków. I do tego używa właśnie takich, mówi, no, że niby to nie Oświęcim, ale prawie, nie? Czyli wzbudza emocje, choć no, udaje, że no, pod prokuratora się nie podkłada, nie? Znaczy, wiesz, tutaj tak próbuje wyjść jakoś z tego. Wcześniej, wchodząc na mównicę, gratulował temu Mateckiemu, mówiliśmy. Tak, tak, to się pokazywa. Z kolei nie wiem, czy widziałeś, wysyłałem ci, Matecki już tam się podawał jakiś wpis, wydaje mi się, o papieżu. I już mówi, już tam będziemy zgłaszać od razu. Tak, bo to jest kult papieża, bo on tak, twierdzi, on już, że papież to się jakoś... Jan Paweł II jest obiektem kultu katolików i on musi, jak ktoś napisze na przykład na Twitterze tam, że papież, nie wiem, pomagał tym pedofilom, na przykład, to takie zdanie, no to już jest obraza uczuć religijnych. Obraza kultu i już to się obraza właśnie kwalifikuje do sądu i Matecki, że będziemy zgłaszać ostro. Ja przed tym uprzedzałem, że ta katolicka, taka strona Ziobry, bo Matecki to jest z tej stajenki, to oni to zrobią. No to robią. Ja mówiłem o tym, jakie są ich plany. Na szczęście wybory przegrali. Ale to teraz taki off topic. Jeśli Jan Paweł II jest obiektem kultu katolików, to kim jest Jan Paweł II? Papieżem naszym. No, teraz Franciszek jest ich papieżem. Nie, no Franciszek to jest przystawka, tam to jest jeden prawdziwy papież. Nie, masz rację. Tu jest Franciszek, a tu jest Jan Paweł Bilety II. Bilety sprzedane, to mówię, bo dla nowych widzów ja mam, znaczy ja jestem kryminalistą według sądów lubelskich za to, że obraziłem uczucia religijne katolików. Chcecie sobie zobaczyć, jest film na ten temat, stąd mam Chojecki kasacja, mam coś na ten temat do powiedzenia, jak to się mówi, z pierwszej ręki. No i ja tylko bym chciał katolików zachęcić do takiej krótkiej refleksji. Jeśli Jan Paweł II jest obiektem waszego kultu, jak powiedział towarzysz Matecki, nie? Czy Matacki? Matecki. Matecki. Tak mi się wydaje. To są dwie możliwości. Albo Jan Paweł II jest człowiekiem dalej i wy się otaczacie kultem człowieka, albo Jan Paweł II jest Bogiem, czy jednym z bogów. No i wtedy otaczacie kultem Boga Jana Pawła II. Katolicy, pytanie do was. Tak na serio. Która opcja jest poprawna? Ale on jest świętym człowiekiem. A święty może być, ale Matecki mówi, że on jest obiektem kultu katolików. No to ja się pytam. Jeśli czcicie Jana Pawła II, jako oddając mu ten kultystyczny, że tak powiem, jakiś rytuał, to kim jest Jan Paweł II? Bo jeśli człowiekiem, to uprawiacie bałwochwalstwo. A jeśli uważacie go za Boga, Bozie, czy jednego z bożków, no to powiedzcie to otwarcie. Nie ma innej możliwości. To tyle dla Mateckiego, Ziobry. W temacie Ukrainy jeszcze chcesz i jego tych inkwizytorów. Grzegorz Dolecki fajny komentarz napisał. Każdy Polak może obecnie żyć na Ukrainie, w tym we Lwowie, bez przeszkód. Proponuję pani Godek zamieszkanie we Lwowie, zbudowanie potężnej diaspory polskiej i przejęcie władzy we Lwowie. We Lwowie nie więcej niż 1% to Polacy. Tak, także mówię. Zobaczcie, Polska, naród polski boryka się z ogromnym problemem demograficznym. Czyli Polaków jest coraz mniej. Coraz więcej Polaków umiera, a coraz mniej się rodzi. Nie? Czyli mamy na minus. I jeszcze do tego ogromna ilość wyjeżdża. Nie? Czyli mamy ujemny przyrost. A oni chcą, żebyśmy podbijali nowe tereny. Kiedy zaraz w drugim zdaniu powiedzą, potrzebujemy rąk do pracy, bo nasz przemysł padnie. Bo rolnictwo padnie. To niech przyjadą Ukraińcy. Ta. No mówią, bo też trzeba powiedzieć, że Polacy już wiesz. Wod logika. Młodzi Polacy już nie chcą wykonywać tych podstawowych prac gdzieś tam takich... Mam nadzieję. Jakichś jak kiedyś się wykonywało bez problemu żadnego. Mam nadzieję, że młodzi Polacy jeszcze wrócą po rozum. I że przyjdzie taki czas, że znowu takie zawody ciężkie, pracochłonne, związane ze smrodem, jak wywóz śmieci, czy przy szambie praca, że znajdą się ludzie, którzy powiedzą, chowam dyplom do kieszeni, bo teraz połowa młodych Polaków to już ma dyplomy wszystkich, już więcej może no niż jak taki połowa. Pójdzie na budowę? No jak taki weźmie się do roboty, nie? Jak on ma dyplom, nie?
Pracowników wyższych uczelni potrzeba na około 5-6% populacji. Reszta to jest nadprodukcja, która będzie, że tak powiem, żyła we frustracji. Czyli trzeba wrócić do zdrowego, demograficznego podziału prac. I praca na budowie, praca ciężka z łopatą, praca na polu. Wiem coś o tym, bo całą młodość to spędziłem na ciężkiej pracy w polu. Także wiem, co znaczy nawet nie tylko taki zwykły pot, ale połączony z takim dość ostrym od jęczmienia. Czy owsa, wiecie, takie te różne rzeczy i żyta i takie to później człowiek... Ale dlatego Polacy wyjeżdżają, myślę, ci młodzi, bo oni, no, ty liczysz, że nie wiem, nagle oni jakoś pójdą po rozum, powiedziałeś, do głowy i będą chcieli te prace wykonywać. Mi się wydaje bardziej prawdopodobny scenariusz, że pojadą sobie za granicę, no i tam dostaną być może lżejszą pracę, już nie tak, taką, tylko jest, w jakiejś fabryce, coś tam. Jest ta szansa. Też ciężką, ale no, nie aż tak, jakby było w Polsce i na pewno lepiej płatną. Jest ta szansa. Ale, znaczy to nie jest szansa, bo to jest, no... Tak się dzieje. To się tak dzieje, to jest osłabianie narodu i tak dalej. Wydaje się, że ta mądrość musi przyjść do całej zachodniej Europy, czy całego zachodniego świata. I ja myślę, że przyjdzie. I to też widzę, że wielu młodych ludzi, z którymi też rozmawiam, może niewielu, to jeszcze było trochę zbyt optymistycznie, ale są młodzi ludzie w coraz większej ilości, którzy rozumieją, że muszą się nauczyć jakiegoś fachu rękami. Coś wytwarzać, coś budować, coś pracować na polu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, niech kupują maszyny, niech robią dużą produkcję. Nie mam żadnego z tym problemu. Ale często trzeba się tym gnojem jednak mimo wszystko wziąć widły i zapach gnoju, że tak powiem, osobiście moim czy smarem, no to nie no. Musi być rolnictwo, nie? Tak, tak, no ale mówię, że poszliśmy, to zresztą już w czasie komunistów taki był ran, że wszyscy na wyższe uczelnie, edukacja i tak dalej, i tak dalej. Chociaż jeszcze były szkoły zawodowe, jeszcze były technika, ale już po 90 roku, tam 89, praktycznie to wszystko zostało zniszczone, zlikwidowane i zaczęliśmy tworzyć fałszywych magistrów, nie? Fałszywych magistrów, którzy mają tylko bumażkę, kawałek papieru, który nic nie znaczy. Ich kwalifikacje są nikomu do niczego niepotrzebne. Zmarnowali 5 lat na zbijanie bąków na pseudostudiach. No, ale jak ty myślisz... Za taką ostrą mowę, ale takie są fakty. Jak to się nagie stanie? No bo tak fajnie by było, tak mówisz, że liczysz, że tak fajnie bida, będzie. Bida, panie. Ale co, skąd się to ma wziąć? Prosty sposób, bida. No ale to bida, no to będzie wyjazd na zachód. A jak tam będzie bida? Czyli musi być to im rozwiązanie, to tak lewicowcy też to tak wprowadzić, żeby wszędzie była bida i nie, wtedy nie będzie spalania, weź mnie do tego. Nie będzie trzeba latać samolotami, bo będzie bida. Ja tylko mówię, że jeśli człowiek postępuje głupio, a społeczeństwa Zachodu postępują głupio od lat, to głupota kiedyś spadnie na naszą głowę. Mówię o społeczeństwach Zachodu. I otworzyli się na, powiedzieli Francuzi, Piersi, że co będą się brać do ciężkiej roboty? Weźmiemy z tych z Magrebu, z północnej Afryki, nie? Oni Piersi, lata 50. już, to jest taka filozofia, nie? Szwedzi, to samo. Wszystkie Holendrzy, już teraz niedawne wybory i tak dalej, widzą, że nie tędy droga, bo to jest zmiana kulturowa. Jak ktoś by chciał żyć w Magrebie, albo w Iraku, albo w Syrii, to niech tak jak Kaja Godek sobie podróżuje, nie? Tak jak tutaj Grzegorz tego, nie? Że... No bardziej chyba do Moskwy by wolała, ale nie. A niech jej i Moskwa bidzie, miłą będzie. O tej bidzie, bo streszczając się trochę. Bida idzie, to powiem ci taki stopa oszczędności przykład. Gospodarstw domowych w 2022 roku możemy pokazać, jak już macie. Mamy Europę, jak się zmieniała. Zobaczmy Niemcy. 20%, czyli Niemcy się stali średnio o 20% bogatsi w zeszłym roku, a Polacy mamy średnio minus 0,8%, czyli poprzedni rok. A to jest sukces! Rok... Dajcie mi tego sukcesa! Ten, co rząd będzie dzisiaj podprzysięgał, czy odprzysięgał, nie, zaprzysięgał. Nie, zaprzysięgał to będzie sukces! O! Jest! I Duda będzie zaprzysiężał. Ten tylko też jest skromnie przychodzi zwykle. To też jest ciekawe, bo teraz wiesz, jak pisowcy mówią? Że to będzie rząd ekspertów. No to od Czarek czego? Na przykład pyta, nie wiem od czego, ale od rządzenia chyba. Czarek pyta w takim razie, to jaki był ten poprzedni rząd? Jak ten będzie tych ekspertów? No. I tak już tam są jakieś przecieki tam z tych nazwisk, z tych znanych nazwisk,
Tylko jest ten MON, czyli Błaszczak. Ziobry nie ma. Czyli Błaszczak. Tego Sasina Kopertę nie ma. Rau nie ma. Praktycznie z tych wszystkich większych, wiesz, nazwisk, które były w PiSie, no to tutaj masz o. Jakiś Maląg mamy, Marlena Maląg, to ta, co tam była, brawo. Była. No ale ona nie była ministrem, bo tu jest, a może i rozwoju i technologii, chodzi mi o to aktywów, a nie to Małek, jest minister aktywów państwowych, no w ogóle połowy nie znam, nie? Minister spraw zagranicznych też jest... Warchoła pamiętam. Sprawiedliwości, ale to był wice, nie? Także widać, że ci tak podobno to jest ci... taka... Oczywiście. Oni nie chcą brać na siebie twarzy, że nagle ich tu odwołali, przegrali i taka głupia misja. To bym nie przesadzał. No, można na jakieś inne takie. Ale no coś tam biorą. To jest tak, że przecież jeśli by ta komiczna misja ze względu na jakieś przewroty, wojnę i tak dalej się powiodła, mówię niedemokratycznie, bo demokratycznie nie ma szans, może za pomocą jakichś niedemokratycznych metod, to przecież od razu tych ludzi się wymienia na tamtych z powrotem, nie? To jest Wańka Wstańka, nie? To jest oczywistość, że to jest oszustwo. To jest oszustwo. No faktem jest, że część nie chce się kompromitować, chociaż kasiorę dostaną. Dzisiaj, jak ich tu zaprzysiężę, Duda, no to już kasiora leci. 20 tysięcy chyba odprawa jest coś tam. Jak widziałem. Nawet nic nie zrobią, tylko się ośmieszą przez te 2 tygodnie, to 20 tysięcy dostanie każdy, a Błaszczak dostanie chyba tam razy 3. Nie wiem, ale zobacz jak, bo tam na początku tak, no tacy ludzie, powiedzmy stare wygi w polityce, o tak powiem, no to oni już w tym momencie wyborów mówili, tak, oni będą grali jak najdłużej się da. 2 tygodnie. No i tam mówi, nie, no to tutaj już może będzie szybciej coś tam. Tu Andrzej Duda niby przecież tego Morawieckiego już jakoś tak wcześniej mianował, jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, powiedział, że mu powierzy, teraz dopiero będzie zaprzysiężenie, on też 2 tygodnie czekał, Andrzej Duda, teraz ten będzie 2 tygodnie czekał, myślisz, że to tak będzie znowu i rzeczywiście te skrajne, że dopiero na święta będzie nowy rząd, że to tak będzie? Wiesz, ja zawsze ostrzegam, że ci ludzie bezwzględni mają różne brudne asy w rękawie. I czy oni coś jeszcze zrobią? No, wygląda na to, że nie bardzo. I tam jedyne, co mogli zrobić, tego gościa wpuścili na te schodki, tam wiesz, no, to widać, tyle że tam oni mogą zrobić. Że służby nie chcą już z nimi grać, nie? To taka obserwacja, ale trzeba pamiętać, że ci ludzie nie mają w ogóle losu państwa polskiego w żadnym jakimś nawet najdalszym, wiecie, rzędzie wartości, tylko oni myślą o swoich karierach, o przedłużeniu jeszcze tych apanarzy, o rozkradzeniu państwa. Przecież Ziobro jeszcze Rydzykowi 15 baniek, no, działkę odpalił chyba nie wiem, w ostatnim tygodniu, czy jakoś tak, nie? Bo Rydzyk powiedział, że mu tam brakuje. No to 15 baniek, emerytury. Czyli milionów już dostał w ostatnich dniach urzędowania Ziobry. Także no, warto to zapamiętać. Warto, żeby Polacy zapamiętali, bo mogłoby tak być, no przegrali te wybory, zrobili tam coś, oni mówią, że dobrego, my mówimy, że niedobrego, odchodzą, nowi się pokazują i niech nowi pokażą, jak rządzą, nie? No to zobaczcie, oni stawiają Polskę przez 2, może więcej miesięcy w dryfie w czasie wojny. To robi PiS, to robi Duda. Stawiają Polskę w dryfie w czasie wojny. Jak się to nazywa? To każdy Polak wie. 2 miesiące. Wybory były, przypomnijmy, 15 października, tak? Czyli jak przy dobrych wiatrach ten rząd gdzieś tam koło 15 grudnia może będzie zaprzysiężony, bo to jeszcze też niekoniecznie, bo Andrzej mówi, że będzie jechał na narty wtedy do Szwajcarii. No to 2 miesiące bez rządu jesteśmy właśnie przy takich przepychankach. Co, kończymy ten temat? Przechodzimy do Napoleona, czy jeszcze coś o tym jeszcze rządzie pisowskim? Jeszcze tylko trzeba pokazać, że w czasie wojny, a Putin odpala kolejne race. Putin odpala kolejne race już w Polsce, nie? Że to, żeby to tło zobaczyć, nie? Że to jest bardzo niebezpieczna gra z losem narodu i państwa i wszystko to idzie na rzecz Dudy i Kaczyńskiego, Morawieckiego, no wpisz tam właściwie tą poprzednią ekipę rządową. Ci ludzie za nic mają Polskę, ci ludzie tylko chcą przedłużyć, ile się da, rozkradanie Polski. A zanim jeszcze Napoleon, to jeszcze pośmiejmy się trochę z Konfederacji. Pokażcie jeszcze to zdjęcie raz tego wywracanego stolika, którego się nie udało wywrócić. Morawiecki,
chodził po bloku, bo tam są takie memy i wiesz, tam patrzył, patrzysz przez okno, nie? Myślisz, że to Świadkowie Jehowy, a to na przykład Mateusz Morawiecki, nie? Szuka kandydatów na ministra. No i wysyłał tam, dostał Biedroń chyba zaproszenie na te rozmowy, dostał tam chyba Gawkowski, z tego co no Lewica ogólnie dostała. Powiedziała, że nie pójdziemy. Mentzen też dostał i on powiedział, że on nie ma o czym rozmawiać. Ale w Konfederacji znaleźli się tacy, którzy poszli. Poszli oczywiście bronić polskiej racji stanu, wytykać Morawieckiemu jakieś tam, nie wiem, problemy, które on musi teraz zrobić. Tutaj Braun mówi, że on tu właśnie musi tych przewoźników. Bosak tam szedł i mówi, że będą mu opowiadać, jak źle rządził przez 4 lata. Po czym siedli, zobaczmy, tutaj jest ten Tyszka. Tak, Bosak, Braun, czyli to bardziej to powiedzmy narodowe skrzydło. No bardzo tam ostro oczywiście mówili, jak to było źle. Po co oni tam w ogóle poszli? No, a co oni tam liczą, myślisz? Bo w końcu w tych nazwiskach ich jakoś nie ma. Każesz mi ludzi, których ja ani o patriotyzm, ani o rozsądek nie podejrzewam, każesz mi ich tłumaczyć, nie? No, taka trochę nieprzyjemna dla mnie robota, ale jeśli już, no to w jakiś sposób tą śmieszną misję Morawieckiego, bo pierwszego dnia nikt nie przyszedł, tam w piątek zdaje się jakoś, no to wstyd, to widać, że to jest kpina, że to jest no, ogromny sabotaż i niszczenie państwa. Wiesz, jak mówią, że po tamtego Kosiniaka Kamysza tam już, nie wiem, wcześniej było, że 3 razy, a teraz to może już i 4 czy 5 go tam podchodzą. I wiesz, co powiedział chyba ten Mastalerek? Kosiniak-Kamysz nie podjął rękawicy. Mhm. Czyli on taki się okazał tchórzliwy, że nie chce brać udziału w tym pisowskim rządzie. Czyli najpierw się łasili, bo ten mówił... Czarnek mówi, że jakby on nie był w PiS-ie, to on byłby w PSL-u. A Morawiecki mówił, Kosiniak, będę ci służył wiernie, bądź premierem, błagam, nie? No to Morawiecki, a teraz już go obrażają. No to teraz to jest słychać, stare... ludzi bez honoru, metody, także nic nowego. Że ci ludzie nie mają honoru, no to już to ja się przekonałem osobiście i wielokrotnie o tym mówiłem. Jeśli chodzi o taki jakąś korzyść polityczną, no to tak niektórzy komentatorzy, ja raczej myślę, że to jest taka próba no, rozpaczliwej uwiarygodnienia PiS, bo przypominam, że tu jeszcze w przyszłym roku, jeśli tu nie będzie jakiejś wojny i tak dalej, wybory samorządowe i wybory do Europarlamentu i PiS może mieć triadę przegranych wyborów, nie? Także Konfederacja pomaga uratować, no tam powiedzmy, część pośladka PiS-owi, nie? Że tak no, nie wszyscy ich olali, tylko no, Konfederacja z nimi tu współdziała. Nie? No, niektórzy komentatorzy jeszcze mówią, że Konfederacja liczy, że część elektoratu PiS-u w ten sposób sobie jakoś przeciągnie. No mówię, to jest wróżenie z fusów. Żaden poważny, porządny człowiek nie powinien siąść do tego stolika. Mamy wasze głosy. Właśnie stolik jest zabetonowany. Matias Miszewo, eksperci od dalszego psucia państwa. Mamy, raczej nie macie wielkich złudzeń co do tego nowego pseudo-rządu, który PiS ma powołać. Przechodzimy w takim razie do... A to jeszcze jedna uwaga. O 18:00 zaprosimy przedstawicieli... Jak już będziemy znali tekst ekspertów. Jak będziemy już rotę przysięgi, jak obejrzymy tak tę szopkę, no to poprosimy polityków z różnych opcji. Przypominam, strefa dialogu to jest takie miejsce, gdzie chcemy dać politykom z tych partii rządzących głos. Wszystkich zapraszamy. Zapraszamy z Konfederacji. Oczywiście tam całkiem poważnie. Nie? Wygłaszają, oni wygłaszają tak. Konfederację, nie? Oni obiecywali, że przyjdą, po czym coś tam, że za nie mogli i nie przyjdą i tak dalej. Oczywiście zapraszamy też PiS, żeby nie było. Na każdy program zapraszamy PiS na różne sposoby, też nie przychodzą. No zobaczymy, co będzie dzisiaj. No jeszcze mają trochę czasu do 18:00. No, pewnie nie przyjdą. No zobaczymy ten rząd ekspertów, jak się tak... On się, nie wiem, czy to już można mówić, że on się tak ukonstytuuje? Nie, chyba nie. Jakoś zostanie tylko zaprzysiężony. Zaprzysiężony, a za 2 tygodnie będzie głosowanie. Ale ja też jeszcze tak krótko, zobacz...
jak zostali wystawieni dwóch takich, no już możemy ich, nie będziemy ich określać, ale takich zderzaków pisowskich, nie? Morawiecki, no i Duda, zostali przez Kaczyńskiego no, wystawieni do takiej roli. Do kompromitacji. Do kompromitacji, no tak to trzeba powiedzieć, nie? No bo Morawiecki to jeszcze okej. On już się skompromitował dostatecznie. Dużo już mu nie dało. No ale Duda no, się też dołożyć. Jest mocno skompromitowany, no umówmy się. Nie, no, no, Duda... Ale jednak tu prezydent, coś tam, no to brzmi poważnie, nie? Troszkę zasługi, znaczy dorabiał tam sobie trochę plusów na początku wojny, to trzeba mu jeździł. Powiedzieć. No, a jeździł. To, co on przecież wyprawia tutaj z tym rządem, to jest jego kompletna przecież kompromitacja. Ludzie widzą, że on liczyć nie umie, tak? Że tam niby, nierówności jeszcze nie opanował. Niby on tam mówi, że tak o ten elektorat pisowski walczy, ale myślę, że to będzie jakieś małe księstewko. Z tego się wykroi maluśkie. Nie? Jak zacząłeś temat księstewek, to wróćmy do Napoleona. Byliśmy w piątek na tej uroczystej premierze, tak to trzeba, tak się to nazywało. W kinie Bajka zostało zaproszonych też dwóch rekonstruktorów. Jeden grenadier, drugi woltyżer. Pokazywali tam, opowiadali. Nawet tutaj widzicie, próbowali strzelać. Fajne to dosyć było, chociaż dosyć długo trwało. I przypomnijmy krótko, Napoleon Ridleya Scotta, ten z tyłu, ten woltyżer, udało mu się. Chyba najdroższa, albo jedna z najdroższych w tym roku produkcji, box office prawie 80 milionów dolarów. Joaquin Phoenix, chyba dobrze, jeśli dobrze czytam, główna rola. Porozmawiajmy, pokrótce już powiedziałeś, że się nie podobało, ale plusy. Co byś powiedział jako plus tego filmu, że poszedłeś, no wiadomo, tam wynudziłeś się te dwie godziny, no ale co, nie, no, tam co nie, ciekawego? No na pewno początek jest dość ciekawy. To oblężenie Toulonu. Naprawdę warto zobaczyć. Tam jest jakaś afera, jakiś spisek, znaczy w sensie jakaś intryga, jakiś pomysł. To jest dość szczegółowo pokazane, nie? Ale też puryści powiedzieli, że nie historycznie do końca, bo on tam nie dowodził, ale ja wiem, artylerią. No ale okej, to rzeczywiście fajnie się zaczyna, nie? Fajnie się zaczyna, są i jest... Myślisz, będzie fajny film, nie? Ostrzał, na początku. Ostrzał floty brytyjskiej. To naprawdę fajnie wygląda i jak człowiek no, na początku, bo to jest jedna z początkowych, powiedzmy, scen tego filmu, czy akcji tego filmu, no to jak człowiek myśli, no taki początek, to później będzie jeszcze lepiej. Lepiej będzie, a nie? Później to już jest... No ja jak tak sobie pomyślałem, no bo wiedziałem, że będę prowadził ten program, jakiś plus musiałem wynaleźć. Czyli Toulon na plus. Toulon na plus. No minusach to zaraz będzie dużo i łatwiej. No to może tak sobie pomyślałem. Plus znajdziesz. Znaczy to nie jest wielki plus, ale tak sobie pomyślałem, że troszeczkę on pokazuje, że normalnie jak tak chłopak jak ja, wiadomo, historią się interesowałem w dzieciństwie, czasy napoleońskie, takie barwne, nie? Polacy zwyciężali, jedni z lepszych wtedy żołnierzy. Każdy się prawie tym wtedy interesował, mówię, z mojego pokolenia. No to się myśli Napoleon, bitwy, nie? Armię, tuś mu przegrał, wygrał. A tutaj widać było ten główny wątek jego, czy on tam będzie miał tego syna, czy nie będzie miał. Wiadomo, że przydługi i tak dalej, ale normalnie jak się czyta o Napoleonie, ja przynajmniej tak, no to tam wiem, że on przegrał i to dosyć szybko, znaczy po tych tam, może nie szybko, ale po tych 20 powiedzmy latach, troszeczkę więcej. No to i został wygnany i wrócił król i tak dalej, to czy on tamtego syna będzie miał, czy nie będzie miał, no to wiemy, że to nie miało żadnego znaczenia, nie? A tutaj ten film pokazywał, że oni rzeczywiście, no on przecież myślał, że będzie tym cesarzem długo i chciał tą sukcesję, bardziej pokazuje troszeczkę go od innej strony. No to nie jest wielki plus, bo rzeczywiście ten film jest strasznie nudny. Ja sobie pamiętam, no ten Toulon jeszcze się zaczyna, no ale potem jak się ogląda ten film, to wiadomo, przychodzę Napoleon, no to się myśli o wojnie napoleońskiej, bitwy jakieś. Pierwsza bitwa jest po godzinie chyba, nie? To Austerlitz. Po godzinie nudów, gdzie on właśnie z tą Józefiną w kółko tam się jakoś tam plus rozmawia. Plus jakieś, nie wiadomo o co chodzi, walka o władzę, o Francję, nie? Co ciekawe, to jest straszne. Ta bitwa pod Austerlitz też dosyć słaba, bo tak pokazana, no mocno tak powiedzmy... Jakie porównanie dać, ale no mi się to z jakimiś takimi filmami fantazy trochę skojarzyło. Tak, jak dla jakichś idiotów tutaj się gdzieś okopali na wzgórzu cicha, tak w rzeczywistości, no to Austerlitz najsłynniejsza bitwa Napoleona, bo tak takie
jego największe zwycięstwo. Błyskotliwe zwycięstwo, Polacy i to też on tam też, no Polaków wiele nie było, ale on głównie atakował, powiedzmy tam. Znaczy wiadomo, były to zaskakujący atak Francuzów, można powiedzieć, zwyciężył w tej bitwie, a tu jest pokazane, że ci idioci jak gdzieś idą, pułapkę, przez, idą przez lód, no tam dostali w tyłek, bo ci się tam schowali. No bardzo nie, to no, jest tak słabe. No ta bitwa pod Waterloo, czy Waterloo, nie wiem jak tam to się tam czyta do końca, no po Polsce się mówi Waterloo. Końcowa, okej, okay, w miarę powiedzmy fajna, ciekawa. Gdyby ten film tak wyglądał cały, to nie byłoby, nie trzeba by, to było okej. Ale celowo nie wspomniałem tej bitwy pod Waterloo, bo w innych filmach ona była dużo lepiej. Tych starych, nie? No ale wiadomo, wtedy była taniej, pokazana. Taniej ludzi wynajęli. Jak już człowiek wytrzyma te parę godzin, bo to ponad dwie godziny, wytrzyma, no to ta bitwa nie osładza, że tak powiem, całego filmu. Mimo, że też jest fajnie, powiedzmy, jeszcze zrobiona. No mi brakowało jakiejś takiej... w ogóle jakiejś historii, jakiejś dramaturgii w historii, nie? Tak nie bardzo wiadomo. Napoleon, okej, ten Toulon fajnie, ale potem wiemy, przecież on długo walczył we Włoszech. Akcja z papieżem, tam przecież w ogóle dzięki Polakom ten papież w ogóle przeżył prawdopodobnie. No, czy raczej z winy Polaków. Z winy Polaków, tak można powiedzieć. Tam można było bardzo dużo rzeczy pokazać ciekawych, jak on tą Francję wydźwignął w ogóle, to jest pokazana ta Francja, bida i tak dalej. No i nagle potem już jest lepiej, nie? No a wiemy, tak jak powiedziałeś, no to był geniusz tamtych czasów, musieli się wszyscy zmówić, żeby z nim wygrać. Francuzi naprawdę wtedy mieli największą armię, tą milionową praktycznie, armię wolnych ludzi. To też troszeczkę ci rekonstruktorzy mówili, że żołnierze francuscy, oni mieli wysokie morale, nie? Że oni chcieli i zabijać. Dlaczego? Nie? Dlaczego? No bo wiedzieli, za co walczą, że mieli właśnie... Księstwo Warszawskie też już później miało armię wolnych ludzi. Francuzi szybciej maszerowali, lepiej strzelali. Także ten Napoleon byli naprawdę, ta Francja wtedy funkcjonowała, no i to była w dużej mierze zasługa Napoleona. On też, tych marszałków swoich, on też został jakby mianowany za zasługi, a nie za pochodzenie. I tak samo tych swoich marszałków też często mianował za zasługi, ale jak miał jakiegoś mądrego, utalentowanego marszałka arystokratę, to on też funkcjonował w tej armii, też miał funkcję, także ta armia naprawdę dobrze funkcjonowała. W tym filmie nie ma nic, nie? W ogóle to są jakby... Mówię o reformach społecznych Napoleona. Nie ma nic. On tam gada z tą Józefiną słowa. I tylko są takie bańki co godzina. Austerlitz, gdzieś tam pojechali, popłynęli do Egiptu, nie wiadomo co, po co, jak, nie, skąd. Potem nagle Austerlitz, potem ta Rosja, no strasznie to jest słabe. Najważniejszym, można powiedzieć, dokonaniem polityczno-społecznym Napoleona był właśnie kodeks Napoleona, czyli zerwanie z takim jeszcze feudalnym pojmowaniem państwa. Obywatele są równi wobec prawa. Oczywiście niedoskonale i tam zaraz obrońcy praw kobiet coś powiedzą, że tam wtedy mąż decydował. No wiem, ale ja mówię o kierunku. Jakiś to był duży krok rozdział, naprzód, nie? Rozdział kościoła od państwa, o którym się dzisiaj tak mówi, no to on te małżeństwa i rozwody też cywilne, zresztą sam się rozwiódł z tą Józefiną w końcu też, to tam jest długi, dosyć przydługi. Najważniejszy. Ten wątek już my omówili. Także dał ludziom poczucie godności. I to jest największa zasługa. Oczywiście krytycy Napoleona powiedzą, że tam okupował Hiszpanię i stłumił powstanie Hiszpanów. I tak. No tak, no bo nie ma takiej postaci, że to będzie anioł z nieba i wiecie, wszystko dobrze zrobi. Zresztą no to był cesarz Francuzów, a nie Hiszpanów. Nie? Wojnę z Hiszpanią, no to tam został wmanewrowany, bo ona mu do niczego tam nie była potrzebna, można tak powiedzieć. Chciał blokować Anglię. No, no mówię, że to Anglia no, tak chciała Hiszpanię zbuntować i stąd 400 tysięcy wojsk, które by być może starczyły na rozgromienie już Moskwy do końca, no, było cały czas w okolicach Madrytu, no, można tak powiedzieć. No właśnie, nie? Jeszcze o Polakach, nie? No bo my zawsze, wiadomo, Polacy chcemy o Polakach Polska raz widzieć. Została wspomniana. No, chyba ze dwa, ale... Ja pamiętam raz, wyprawa na Rosję, na ostatnim miejscu, po Włochach nawet. No i tam, nie? Generałowie mówi, wróćmy do Polski, nie? Na koniec, w Moskwie. Tak, ale to geograficznie, tak. Na tej zasadzie mogliby... Powiedziałeś, na ostatnim miejscu, a... Tam jest powiedziane, nie wiem, czy państwo tam, no, znawcy wiadomo wiedzą, 600 tysięcy ludzi mniej więcej armia napoleońska na Moskwę szła. 100 tysięcy Z tego Polaków. Ponad 100 tysięcy było Polaków, 115 tam. I to była część armia Księstwa Warszawskiego gro, ale też Polacy służyli na żołdzie francuskim, były jednostki. No, i... tego w ogóle, i my jesteśmy na ostatnim miejscu wymienieni po Włoszech. Są gdzieś tam...
Ułani polscy ułani, pokazani. Ale nie powiedzieni, że to są polscy ułani. To my wiemy, że to tylko my wiemy, postroju. Bo wygląda po stroju, nie? Że to jest ten szwoleżer z Gwardii Napoleońskiej. Przecież Napoleon w ogóle tych Polaków, ten szwadron jeden, wziął ich na to pierwsze zesłanie, na Elbę chyba, tak? To pierwsze było. Właśnie, żeby mu towarzyszyli. To była taka forma docenienia, chociaż on różnie tych Polaków nie do końca doceniał. Dopiero gdzieś pod koniec ogarnął, że pewnie źle zrobił. Nie, no to bo chyba na Polaków za bardzo Polaków nie stawiał. To jest największy błąd Napoleona, czyli brak zaangażowania się w sprawę polską. Gdyby Napoleon odbudował nie tam związki z Austrią, która go później zdradziła i tak dalej, no bo tam se żonę wziął, księżniczkę austriacką i tak dalej. Gdyby zamiast iść tym trochę szaleńczym marszem na Moskwę, odbudował Polskę w jej historycznych granicach, to my byśmy sobie wygrałby z Moskwą. I tyle. A właśnie niedocenienie Polski to jest przyczyna klęski całego planu to też Napoleona, naszej zresztą też. No bo jest wielu, szczególnie za komuny, też było wielu krytyków, że w rzeczywistości Napoleon Polskę wykorzystał, no i tak w Polsce to tak się nie powinno tego Napoleona tak jakby dobrze, no można powiedzieć nawet czcić, bo przecież w hymnie jest, nie? Nawet dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy w hymnie, no to mówią, że Polska wystawiła tą wielką armię, no a wróciło tam chyba paręnaście tysięcy, nie? Polaków. A reszta zginęła zamarzła. Czy gdzie, ale mówię, nawet w Rosji wrócili, nawet. No tak. To jeszcze później przecież potem dalej. Znowu Polska wystawiła drugą armię, także pewnie Polaków podczas wojen napoleońskich myślę mogło zginąć 300 tysięcy, nie? Dużo. Ale to, co powiedziałeś, że Polska by się sama poradziła, ciekawe jest przecież jak Polska, jak się kończyła pierwsza Rzeczpospolita, nie? Reforma wielka Sejmu, miało być 200 tysięcy polskich żołnierzy, miała wielka Rzeczpospolita wystawić 200, no nie udało się tam, chyba nawet do setkiśmy nigdy nie dobili. No a tutaj zobacz, za Napoleona wystawiamy ponad 100 tysięcy ludzi z samego Księstwa Warszawskiego, czyli tam Księstwo Warszawskie miało 4 miliony ludzi tam już po tym 809 roku, że my byśmy rzeczywiście z tymi ruskimi mogli się sami dać radę, gdybyśmy... Dlatego pamiętasz moje nauczanie z wczoraj? No. Co zniszczyło państwo polskie? Cielesność, prywata, głupota, katolickie wychowanie szlachty polskiej i coś, co jest konsekwencją głupoty obywateli, brak rozumnego przywództwa, brak dobrego króla czy ogólnie rządu. Przecież potencjał mieliśmy cały czas ogromny, a praktycznie do dziś jest niewykorzystany. Podsumowując, Napoleona, polecasz iść? No i myślę, że no większość ludzi pójdzie tak z ciekawości. Właśnie też zobaczy. Tak sobie pomyślałem, że jak ktoś się interesował w dzieciństwie czy kiedyś wojnami napoleońskimi, to musi pójść i tak pójdzie. Trzeba i zobaczyć, żeby wiedzieć, co krytykować, ale... Nie będzie zadowolony. Ale no, że jakbym was nakłaniał, słuchajcie, idźcie, fajne, historyczne widowisko, no to bym powiedział wam nieprawdę, byście mieli pretensje. Słabe to jest. No jeszcze Ridley Scott obiecuje, że jakąś tam reżyserską wersję 3,5-godzinną, czy jakąś ale tam... Ale czyli rozumiem, że te 2 godziny gadek z Józefiną dalej będzie, nie? No właśnie, czyli będzie jeszcze bardziej nudno, no nie wiem. No jak można było najważniejsze to przesłanie, ten kodeks Napoleona nawet nie wspomnieć? To ja nie rozumiem tego. No wiele rzeczy nie wspomniano w ogóle. No nie, no ale to jest jego największy dorobek dla ludzkości, można tak powiedzieć. Przy okazji takich filmów, głównie polskich niestety, ale że oczekujemy dużo, a potem jest lapa, to myślę sobie w ten sposób, że największym problemem, czy dla mnie szkodą jest taką, że jak ktoś już podjął się tego tematu, no to ten temat jest zamknięty. Już nikt nie będzie teraz przez najbliższe 20 lat kręcił fajnego filmu o Napoleonie. No tak. No bo już poszła kasa, już tutaj jest ten Napoleon, już, no i temat jest niestety zniszczony, a w rzeczywistości, jak sobie, nie wiem, pomyślę o wojnach napoleońskich, no to te wszystkie stare filmy są o niebo lepsze, jakiś ten serial jest taki Napoleon. Nawet niedawno, ile to, parę lat, 2-3 lata temu, ten, czy może trochę więcej, ten serial 4-odcinkowy czy 6, już nie pamiętam, taki krótki serial. Napoleon? Tak. Nie, no ze 20 lat temu. Nie, to teraz. Nie. 20? Bo co najmniej. Myślę, zaraz możemy zobaczyć. Ostatnio, no nie, ale to będzie z 10 lat temu, to był ten ruski taki wojna i pokój. Ja wiem. No. No to tam było więcej o tym Napoleonie niż tutaj. No, także no naprawdę słabo i szkoda tego tematu, bo no, życie Napoleona jest rzeczywiście materiałem na film, a został on zmarnowany niestety. Szczególnie, coś jeszcze? Czy Napoleonowi zależało na sławie. To mu Ridley Scott odebrał.
Podobno właśnie Francuzi narzekają. No bo to... Bo tam na... I kończy się ten film, no i jest, że Napoleon, że za Napoleona i jest ile ludzi zmarło, nie? Że 3 miliony ludzi zmarło. Ja tak sobie pomyślałem, no rzeczywiście jest to, jest, no, jest to jakby spuścizna Napoleona, ale tak sobie pomyślałem, no dobra, no ale 100 lat, poprzednie stulecie, to też jest stulecie wojen, nie? Jakaś wojna siedmioletnia, przecież ci tam lecą, jest wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Anglicy przecież też i po wojnach napoleońskich podbijają Afrykę, Indie i tak dalej i też ci ludzie cały czas no to... giną, także ten argument, że tu Napoleon jest zły, no bo za jego rządów ludzie umierali, no to jest trochę słaby w tamtych czasach, bo tam cały czas były jakieś wojny, nie? No, no, co, no zgadzam się z tobą. Okej. Okay. Coś jeszcze odnośnie dzisiejszego programu? Przechodzimy już, czy przechodzimy do ogłoszeń? No mamy końcówkę miesiąca. Tradycyjnie prosimy was o wsparcie. Zobaczcie, tu Rydzyk dostaje 15 baniek, tak o, nie? I obejrzyjcie sobie telewizję Rydzyka. Proszę bardzo. Nie? Chcecie telewizję Rydzyka? Jest. Chcecie inną? Za 2 miliardy z samego tylko budżetu, plus abonament reklamy w spółki Skarbu Państwa, telewizję PiS. Chcecie sobie? Obejrzyjcie. No a jeśli nas oglądacie, widzicie, że tu coś ciekawego się dzieje, no to proszę też nas wesprzyjcie, żebyśmy mieli za co działać. Idź pod prom.pl/wsparcie, tam możecie nas wesprzeć. Brakuje jeszcze 350 osób, 350 gitar, żeby zagrał nam równy 1000. Możecie nas wesprzeć przez PayPal, dotpayblik, a także superchat na YouTubie. Z ogłoszeń jeszcze. W grudniu organizujemy spotkanie z darczyńcami. Jeżeli wspierasz telewizję Idź Pod Prąd i chcesz uczestniczyć w tym spotkaniu, to prosimy o podanie swojego adresu e-mail na naszej stronie internetowej w zakładce idźpodprąd.pl/wsparcie. Co jeszcze? Trwa wystawa Biblii w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Wstęp wolny. Możecie więcej znaleźć na naszym Facebooku informacji. Od tam dzisiaj można też porozmawiać z kimś z naszej redakcji zawsze. Stąd szczególnie naszych widzów. Pozdrawiam tych, którzy już odwiedzili. Już wiem, tu Maciek mi mówił, że przychodzą ludzie, którzy mówią, że oglądają naszą telewizję. Pozdrawiamy i zapraszamy tych, którzy jeszcze nie byli, bo tam będą poszczególne kościoły dawać obsługę. My jeszcze przez najbliższy tydzień, także kto by chciał spotkać naszych, to prosimy w tym tygodniu odwiedźcie wystawę Muzeum Nowoczesności Olsztyn. Tak, od dzisiaj w sklepie Idź Pod Prąd rozpoczyna się Black Week. Do kupienia wiele produktów z rabatem minus 10%. Będzie to trwało do 1 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Zapraszamy także jeszcze do kontaktu i spotkania się z członkami redakcji Idź Pod Prąd. Do 30 listopada jesteśmy w Anglii, 1-4 grudnia w Irlandii. Kontakt telefoniczny, pokażmy numery. Możecie dzwonić 515-107-399 na polski plus 48. No i także część naszej ekipy jest jeszcze w Stanach Zjednoczonych. 3 grudnia widzimy się w Trenton, New Jersey. Kontakt tutaj już macie plus 1-609-222-9585. Jeśli ktoś chce się spotkać z naszą redakcją, to zachęcamy. Dzisiaj o 15:00, już za chwilę wieczorek przy mikrofonie, cukrzyca u dzieci. Czy to masowe zjawisko? O 17:00 serwis info, Idź Pod Prąd, a o 18:00 strefa dialogu, nowy rząd Morawieckiego, czyli... No, zobaczymy, co będzie, czyli... Niech mówią politycy, my im tylko zadamy pytania. Rząd ekspertów. No nie, też miejmy nadzieję, że spoilerujesz. Że szybko ten rząd ekspertów się zawinie. My dziękujemy wam za uwagę. Ze mną no, ale, pastor Paweł Chycki. Ale setki tysięcy złotych pójdą w błoto. Znowu zmarnowane. Nam ukradzione, jak to Jarosław Kaczyński mówi, z naszych pieniędzy siłą wydarte, a teraz zmarnowane na zabawę Kaczyńskiego. No, miejmy nadzieję, że dotrwamy jakoś do tej połowy grudnia. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia.